Wciąż trwa postępowanie w sprawie jakości żywienia pacjentów suwalskiego szpitala. Suwalski sanepid zainteresował się sprawą po skardze złożonej przez pacjenta. Dotychczas przeprowadzone działania potwierdziły, że z jakością posiłków szpitalnych nie jest dobrze. Dokonaliśmy oceny jadłospisu dekadowego, czyli jadłospisu 10-dniowego dla diety ogólnej. Oceny dokonano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, który przekazał nam program oceny żywienia pacjentów w szpitalu. Stwierdzono przede wszystkim brak różnorodności, brak urozmaicenia. Główne produkty stosowane w żywieniu pacjentów to drób, który wystąpił 8 razy w posiłku obiadowym, kasza jęczmienna i ryż. Kasza jęczmienna 6 razy pojawia się w menu, ryż 5 razy. Też monotonność warzyw. Buraki pojawiły się 5 razy jako dodatek do drugiego dania. Zupy stanowią wywar warzywny z dodatkiem takich węglowodanów jak kasza jęczmienna i ryż. Tymczasem różnorodność posiłków jest główną zasadą ich sporządzania w zakładach zbiorowego żywienia. Monotonna dieta, zdaniem ekspertów, nie sprzyja powrotom do zdrowia. W związku z powyższym ten jadłospis oceniono jako nieprawidłowy. Ale nie tylko monotonna dieta okazała się problemem. Badanie laboratoryjne wykazało zawyżoną ilość tłuszczu o 19%, niedobory wapnia i żelaza oraz zawyżono zawartość witaminy A. Ten nadmiar według specjalistów jest zdecydowanie niepożądany i może narażać pacjentów na nieprzyjemne dolegliwości. Jest groźna, może kumulować się w organizmie, może być toksyczna, może wywoływać takie objawy jak nudności i bóle brzucha. Zalecane dzienne spożycie witaminy A to tak od 500 do 900 mikrograma. Tutaj badania laboratoryjne wykazały, że ta zawartość witaminy A jest przekroczona trzykrotnie, czyli ponad 3000 mikrograma stwierdzono w całodziennej racji pokarmowej. W serwowanych posiłkach brakowało wapnia i żelaza. Z zalecanej dorosłym dziennej dawki wapnia na poziomie 800 mg pacjenci otrzymywali zaledwie 500. Żelaza z zalecanych 14 mg dostawali w posiłkach tylko połowę. Jesteśmy na etapie postępowania wyjaśniającego. Czy wiemy, za ile czasu ta kontrola, ta historia się zakończy? No mam nadzieję, że naprawdę niebawem, szybko. To są podstawowe elementy, które należy naprawić, to są podstawowe zmiany, które należy wdrożyć. To naprawdę są takie elementarne zasady sporządzania jadłospisu. Chciałam powiedzieć, że ten proces leczenia to powinien być równoległy też z prawidłowym żywieniem. Zbilansowane żywienie, jak dowiedziono naukowo, naprawdę wpływa na to, że terapia lecznicza jest krótsza, że powikłania są rzadsze. Pozostaje nam zatem czekać na zmiany widoczne na szpitalnych talerzach.